bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji jest wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym świecie ludzi. Gdzie zasada homo, 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 homo? Zawsze marzyłem, żeby być elektrykiem i zostałem. Chociaż ojciec był kowalem, miałem po ojcu zatrzymać zawód, ale zmieniłem. Mi się tak zawsze podobało, bo z dzieciństwa się interesowałem zawsze elektryką. Jak najszybciej i najtrafniej opisać naszego dzisiejszego bohatera? Człowiek o ogromnym sercu. Ponad 40 lat temu rozpoczynał swoją przygodę w biznesie branży elektrycznej i budowlanej. Dziś prowadzi dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. Jego droga zawodowa, mimo iż pełna przeszkód i trudności, skłania ku temu, by mówić o nim pasjonat i profesjonalista. Prywatnie to też filantrop, darczyńca i laureat wielu nagród. Pomysłodawca Fundacji Pomocy Dzieciom, która opiekuje się 150 niepełnosprawnymi pacjentami. Jest bardzo rodzinny, wszyscy mówią do niego tato. Kim jest dzisiejszy bohater? To Kazimierz Woźniak, właściciel firmy Elvos, kochający dziadek czworga wnuków. Uwielbia podróże, również te samochodem. Swoim Mercedesem lubi zapuszczać się w kaszubskie trasy. Poznajmy go bliżej, bo chyba fajny z niego gość. Czasami uciekam gdzieś i nawet nie mówię gdzie i gdzieś wyjeżdżam, tylko że ja sobie nie mogę pozwolić, że na długo, czy to jest, czasami jest tydzień. Chyba mi się, że dla mnie to jest już dużo, dla takiego pracującego jak ja, ale też to jest potrzebne, żeby wypocząć. Ale to też wtedy jadę z synem i z małżonką. Miejsce pracy często nazywane jest naszym drugim domem. Czy da się jednak stworzyć w nim prawdziwie rodzinną atmosferę? Mam satysfakcję, bo wychowałem dużo ludzi. Właściwie tych moich kierowników, co ja, ze mną są współpracownicy. Mówię o tych, co są blisko. Ich wszystkich wyłączyłem. Nie więcej wszystkich, może nieco do jednego tam. Niektórzy tu przyszli po Politechnice, ale większość ja sam wyłączyłem i mam dobrze ich chyba wychowałem. Pracując razem, można osiągnąć wielkie cele. Sukces firmy Elvos to tylko jeden z przykładów. Jest nim też Fundacja Pomocy Dzieciom założona przez pana Kazimierza. Bardzo dużo się zrobiliśmy, bo ma ponad 2000 metrów. Ośrodek na dzień dzisiejszy rozbudowujemy to jeszcze o basen rehabilitacyjny i też to w dużej mierze też finansuję i nie ukrywam, że też ludzie mi pomagają, też mamy bardzo dużo też dobrych ludzi, że przy tej okazji warto było im podziękować bardzo. Nie będę wymieniał kto ile to dał, bo każda złotówka to jest, jak ja mówię, zawsze bardzo ważna. Pan Kazimierz to również ogromny miłośnik Mercedesa, którego testuje już ponad 20 lat. Jak dotąd ten związek trwa nieprzerwanie. Zaczynał w latach 90. od C-klasy, potem były większe, E-klasa i model ML. Dziś sprawdzi, co najnowszego zagościło w S-klasie, z którą prywatnie też jest związany. Ma już trzeci model i to właśnie nim przyjechał na test The Best. Panie Kazimierzu, czas w drogę. Pierwszym to nie był samochód, jak ja rozpoczynałem. To miałem WS-kę, to mam nawet takie zdjęcia. Kupiłem i też nie mogłem, bo to były te czasy. Stare czasy, nie, jeszcze to nie mogłem na siebie nawet kredytu wziąć, bo przecież nie miałem za co kupić, to wziąłem na brata pożyczkę i kupiłem sobie WS-kę, na której dosyć sporo jeździłem i tak ja pracowałem, kable na szyję czy na motor, wteczkę, narzędzia i tak się jeździło, to były pierwsze czasy. Klasa S to najpopularniejszy samochód w swojej kategorii na świecie. 6 dotychczasowych generacji modelu znalazło ponad 3 miliony nabywców. Nowości i zmian nie zabrakło we wnętrzu testowanego modelu. W oczy rzuca się m.in. odświeżony zestaw dwóch nowych ekranów, które pokryto teraz pojedynczą taflą szkła. A
Okazuje się, że Mercedes sprawdza się nie tylko w życiu prywatnym. Firma pana Kazimierza ma obecnie około 50 pojazdów tej marki. Są w nich również auta bardzo specjalistyczne, jak na przykład te do transportu dzieci w fundacji założonej przez naszego bohatera. My dziś zabieramy go w trasę najnowszą S-klasą. Sprawdźmy, czy mu się spodoba. Kierownica jest trochę inna, jest mniejsza, drewniana. Ja mam z kolei skórzaną, nie? To jest takie mniejsze, tak co zauważyłem. No i ten ekran, nie? To jest tu rzeczywiście, to jest tu nowość. Kamera, przód widać, czujniki, jak się zbliżam do samochodu czy do jakiegoś pojazdu z przodu, no, czujniki cofania. Właściwie to są kamery w Mercedesie i to też bardzo cenię. Mercedes oferuje wiele możliwości personalizacji samochodu, między innymi wybór koloru tapicerki i lakieru. Ma pan jakieś ulubione? Mam kolor, to już właściwie od lat mam zawsze czarny czy perłowy taki, a tapicerkę w zasadzie wybieram zawsze jasno, bo ja się po prostu lepiej czuję, a zresztą tak mi tam zawsze doradzają w Mercedesie, bo przecież są przemili pracownicy. Nie tylko kolor samochodu okazał się wyborem na lata. Co powoduje, że to właśnie Mercedes towarzyszy panu już od tak dawna? Mercedes jest dobrej klasy, bezpieczeństwo przede wszystkim i wprowadza nowe technologie. Jest właściwie na bieżąco z nowymi rozwiązaniami, układy hamulcowy, kierowniczy. Wszystko jest, myślę, że w bardzo dobrej formie. Dużo jeżdżę samochodami, właściwie bardzo dużo i też dbam o bezpieczeństwo. I dlatego wybrałem BMW Bogdana Goworowskiego. Współpraca między nami jest bardzo dobra. Przede wszystkim zaufanie jest między nami, nie? No oczywiście nie ze mną samym, ale też przecież my mamy, moi pracownicy też jeżdżą Mercedesami. Jak medal ma dwie strony. Taki biznes ma różne oblicza. Firma pana Kazimierza posiada nie tylko limuzyny. Co jeszcze kryje się w garażu naszego dzisiejszego bohatera? Mamy dźwigi, mamy śmieciarki, mamy wywrotki ciężarowe, ale mamy najwięcej mamy sprinterów na dzień dzisiejszy. Nie? Łącznie mamy ponad 50 samochodów Mercedesów. Bardzo dziękuję wam za miłą jazdę. I trzeba uciekać do roboty i są za robotę, bo ludzie uciekają, że są szefa widzieć. Następne odcinki Test The Best oglądaj na stronie www.test-d-best.pl i nie zapomnij subskrybować kanału. Już niebawem kolejny Test The Best.